Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 28. kolejkę spotkania PKO BP Ekstraklasy. Raków Częstochowa kontra Widzew Łódź. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 15 na stadionie oczywiście Rakowa Częstochowa w Częstochowie. Zobaczymy, jak lider sobie poradzi z Widzewem. No proszę państwa, będzie bardzo ciężki mecz dla Widzewa, bo grają w Częstochowie, to jest po pierwsze, a po drugie Raków jest na pierwszym miejscu, walczą o mistrza Polski. Dużo punktów mają przewagi nad Lechem Poznań i Legią Warszawa, więc no może być różnie. Miejmy nadzieję, że Widzewiacy dadzą radę. No, oby remis chociażby był, jeden punkcik to by starczył, ale najbardziej, żeby wygrać ten mecz. No, może być różnie. Mogą być niespodzianki, to jest tylko piłka. Dobrze, to bez przedłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania, widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata, po naszej, mecz Ekstraklasy. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. No i po ataku zagrożenie minęło. Radzi sobie teraz z obroną. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Mamy rzut rożny. Centra w pole karne, zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili.
niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Ciekawe, czy znów zaprezentuje się z dobrej strony, jak w trzech poprzednich meczach, w których zdobył 3 bramki. Korner wznowią z narożnika boiska. Z Rożnego w okolice 11. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Co za blok! Brawo! Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Były widoki. Co zrobi sędzia? To chyba będzie żółta kartka, a to by oznaczało, że wylatuje z boiska. Jacku, przyznam, że spodziewałem się tu drugiej żółtej kartki. Sędzia może za takie zagranie wyrzucić z boiska. Zgadza się, teraz może wylecieć za najdrobniejsze przewinienie. Bramkarz w opałach. Gol! A jednak nie ma gola! Jakimś cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne! Nie wrzucają. Krótkie podanie. Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol! Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni! Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynność. Sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. Czy otworzy wynik spotkania? Uwaga! Zagrożenie nie minęło! Nie! Nie ma gola! Bramkarz broni karnego! Robi się coraz groźniej. O! To musi wpaść! Rzuca się i broni tak jak trzeba. Daleka piłka z rogu. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Uderza na bramkę. Ten strzał skutecznie zablokowany. Ciągle groźnie. Kolejny rzut rożny. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Strzał na bramkę. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Czy strzeli? Niemiłosiernie teraz spudłował. To nie było nawet blisko bramki. A tak się dobrze zapowiadała ta kontra. Doskonale ją rozegrali. Obrońcy ledwo się obejrzeli, ale bez dobrego wykończenia to wszystko było na nic. Jest informacja z za linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Ależ teraz sytuacja! Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki.
No cóż, nic dodać, nic ująć. On tu dzisiaj pokazuje, jak nie powinno się grać w ataku. Rywale mają dziś na niego sposób. W ogóle nie potrafi podłączyć się pod akcję w ataku, co po części pewnie tłumaczy, dlaczego jego drużyna przegrywa. Rozczarowujący występ. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Widzew prowadzi w Częstochowie 1-0 z liderem oczywiście PKB Ekstraklasy. No, proszę Państwa, no zaskoczenie jest na pewno. Na razie prowadzimy, no miejmy nadzieję, że w drugiej połowie nie stracimy dużo bramek i zdobędziemy te 3 punkty w Częstochowie. No, tutaj na pewno będzie w drugiej połowie, na pewno Raków będzie cisnął, bo trener Rakowa Marek Papszun potrafi taktykę zrobić na przeciwniku, więc no, ale wiadomo, nie trzeba się bać, tylko trzeba grać i robimy swoje. Jak to mówi tutaj kapitan drużyny Widzewa Patryk Stępiński, że robimy swoje i wygrywamy i lecimy po 3 punkty, kto wygra mecz? Widzew. Dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Uwaga, prostopadłe zagranie. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. No tak, żeby być arbitrem, trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Tak tu się robi, bramka! Proszę Państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. 2-0. Gramy dalej. Celne, prostopadłe zagranie. Wychodzi na czystą pozycję. No, nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Czy da kibicom nadzieję? Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią. Tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. Mamy teraz wynik 2-1. Przechwyt. Dobre zachowanie. I teraz centra w pole karne. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Częstochowianie wciąż próbują. Chcieliby tu uzyskać choćby remis. Może teraz. Da im teraz remis.
Proszę Państwa, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkiper. I ruszamy. Remisowy rezultat 2-2. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Uwaga, będą prowadzić! No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna i doskonała okazja! Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście! Bramkarz w opałach! Proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. No niestety w Częstochowie Raków dał radę i odrobił te straty, no, ale im się nie udało wygrać. No i dzielimy się po jednym punkcie w tabeli Ekstraklasy. No i oczywiście jakby był remis. Zobaczymy, proszę Państwa, jak będzie na żywo. No szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu, było blisko. Ale wiadomo, Raków się wkurzył, wiadomo, ale no, nic się na to nie poradzi. Remis też jest ważniejszy, no po jednym punkcie sobie dzielimy w tym spotkaniu. No dobrze to, to na tyle w tym odcinku. Ja wstrzymam na moje kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.